Trójstyk. Za tą magiczną nazwą kryje się miejsce stykania się ze sobą trzech województw. Od kilku lat spotykamy się przy symbolicznym głazie i integrujemy z mieszkańcami sąsiednich samorządów. Witam serdecznie z miejsca, które dzisiaj jest oblegane przez turystów pieszych, rowerowych, między innymi grupę lizbarską, reprezentuję grupę rowerową, na Trójstyku, proszę Państwa, w Konopatach. Każdy z uczestników otrzymał taki oto certyfikat świadczący o tym, że jesteśmy uczestnikami tego spotkania. Spotkanie ma na celu integrację trzech województw w jednym punkcie styku województwa naszego, województwa kujawsko-pomorskiego i województwa mazowieckiego. Jak fajna widzicie, zabawa super fajna. Po krótkich wystąpieniach, że tak powiem, oficjalnych, teraz jest biesiada integracyjna. Proszę Państwa, piknik naprawdę super udany. Poczęstunek na miarę sił i środków możliwości, bardziej po wojskowemu czy turystycznie. Wszyscy są zadowoleni. Jesteśmy w Konopatach. Doszliśmy tutaj z Trójstyku województw, który symbolizuje kamień. Z trzema herbami województw kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Od 8 lat organizujemy wspólnie imprezę, którą nazwaliśmy Razem do Trójstyku. Robimy ją pod egidą Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które nazywa to międzypokoleniową sztafetą turystyczną. Polega to na ruszeniu się z domu, najprostszym ruszeniu się z domu, czy to jest pieszo, o kijkach, na rowerach, biegiem, konno, czy nawet organizowane są sztafety kajakowe. My robimy tą imprezę wspólnie z trzema województwami. Dogadaliśmy się, współpracujemy, o 12 spotykamy się wspólnie pod kamieniem, tam się witamy, cieszymy się, że możemy się spotkać i lubimy wędrować po terenach leśnych, które są zarządzane przez Lasy Państwowe, o które dba Górzyńsko-Lizbarski Park Krajobrazowy. Górzyńsko-Lizbarski Park Krajobrazowy z całą przyjemnością tutaj od 8 lat współorganizuje to wydarzenie. Mamy tutaj taką sytuację, że właśnie znajdujemy się na terenie trzech województw. Na Trójstyku znajduje się ten symboliczny głaz. Jest to wspaniała okazja do integracji lokalnych społeczności. I dzięki tej kooperacji z różnymi podmiotami, między innymi właśnie Gminnym Ośrodkiem Kultury w Górznie, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lidzbarku, Starostwem Powiatowym, Żurominie, Urzędem Miasta i Gminy w Lubowidzu, Urzędem Miasta i Gminy Górzno, Lidzbark, Lasy Państwowe, dużo podmiotów jest to zaangażowanych, dzięki temu możemy się tutaj cieszyć organizacją takiej imprezy, która z roku na rok przyciąga coraz więcej zainteresowanych. My jako park zawsze dokładamy taki walor promocyjny, edukacyjny, promujemy wartości przyrodnicze, krajobrazowe, parku krajobrazowego i oczywiście prowadzimy edukację ekologiczną na stoisku naszym promocyjnym, ale też organizujemy różnego rodzaju konkursy ekologiczne z nagrodami, aby tu jeszcze bardziej zachęcić do udziału i poznania tych naszych regionów. Oprócz tej części edukacyjnej i turystycznej, często proponujemy wydarzenia kulturalne. Są to wystawy, muzyka, koncerty, więc łączymy te elementy. Każdy z nas dokłada swoją cegiełkę. Z roku na rok impreza przyciąga coraz więcej uczestników, dlatego już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Razem do Trójstyku.